Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego obecnie co dwa tygodnie zapraszam interesujących gości po to, aby porozmawiać z nimi na przeróżne tematy, od zdrowia, przez odżywianie, podróże, aż po ekologię i wiele, wiele innych. Dzisiaj moim gościem będzie Małgosia Majewska Tomasik z wykształcenia chemik, etnolog i psychoterapeuta, ale dzisiaj będziemy rozmawiały o o tej trzeciej dziedzinie, czyli właśnie o psychoterapii, bo motywem przewodnim naszej rozmowy będzie zdrowie psychiczne. Coś, czego jeszcze tutaj u mnie wprost nie było, ale jest to jak najbardziej temat, który mnie na co dzień fascynuje, a uważam, że mówimy o nim zdecydowanie za mało. Porozmawiamy o tym, kim tak naprawdę jest psychoterapeuta, czym różni się od psychiatry i od psychologa. Małgosia wyjaśni, na czym polega terapia? Kto powinien iść na terapię? Jaki powinien być skutek terapii? Jakie mamy różne nurty psychoterapii? Czego się wystrzegać? Jak znaleźć idealnego terapeutę? No, jest to niesamowicie ciekawa rozmowa, bo Małgosia jest skarbnicą wiedzy. I ja mam. Głęboką nadzieję, że wysłuchanie tego odcinka sprawi, że zmienicie swoje zdanie na temat zawodu psychoterapeuty i zjawiska psychoterapii, a jeżeli już jest to coś, co jest Wam bliskie lub czemu jesteście przychylni, to dowiecie się jeszcze więcej na temat tej pięknej sztuki. Gorąco zachęcam Was do wysłuchania. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, mam dla was wyjątkowy konkurs. Do wygrania są trzy egzemplarze książki Kompas dietetyczny, jak zdrowo jeść i nie zwariować autorstwa Bassa Kasta. Książka ta jest niemieckim bestsellerem z zakresu diet i odżywiania, a jej polska premiera wypada już 30 stycznia. Także jeżeli słuchacie tego podcastu w dzień publikacji, to premiera książki jest dopiero Pojutrze. Generalnie ta lektura porządkuje wiedzę dietetyczną w naprawdę przystępny sposób. Autor mówi oczywiście o białku, o węglowodanach czy też cukrach i o tłuszczach, ale także o napojach. I suplementach, jednak przede wszystkim dzieli się swoimi uniwersalnymi wskazówkami żywieniowymi, dzięki którym zdrowy styl życia wydaje się być mniej przytłaczający i skomplikowany, a wręcz przyjemny. Samowiem, jak to jest być zagubionym w świecie diet, zdrowia, badań i odżywiania, także ta książka to jest naprawdę świetny poradnik. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy, że zostawicie komentarz pod tym odcinkiem na YouTubie. A ja wybiorę trzech zwycięzców, to znaczy konkretnie ich wylosuję. Konkurs będzie trwał tydzień, czyli do 4 lutego, a 5 lutego skontaktuję się ze szczęśliwymi zwycięzcami. Wszelkie szczegóły oraz link do zakupu książki znajdziecie w opisie, a ja już nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Małgosią Majewską Tomasik. Cześć Małgosiu. Cześć Karolino. Bardzo ciepło witam Cię w moim studio i dziękuję Ci, że znalazłaś czas, żeby mnie tutaj odwiedzić. Dzisiaj mamy, jak zawsze, bardzo ciekawą rozmowę, bo będzie to coś, czego jeszcze chyba na moim kanale, no w podcaście nie, nie było. I na początek chciałabym się Ciebie zapytać, kim jest terapeuta? Bo mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie jest, ludzie mają taką sporą zagwostkę, jeśli chodzi o ten zawód. Bo jeżeli myślimy o terapeucie, często myślimy o ludziach, którzy są chorzy psychicznie, o psychiatrze, o jakichś lekach, z drugiej strony myślimy o psychologu szkolnym, czy tam pedagogu szkolnym i tak naprawdę nie wiem, jak najlepiej zdefiniować ten zawód i jak umiejscowić go gdzieś tam w tej hierarchii, w głowie człowieka. Mhm. E, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Więc nie powiem, kim jest terapeuta, mogę powiedzieć, kim jest psychoterapeuta. Jest to osoba, która zajmuje się ludzką psychiką i, i, i przewracaniem jej do pożądanego stanu. Może powiem, czym się różni od psychologa i od psychiatry. Dokładnie. Psychiatra jest lekarzem, który zajmuje się leczeniem tej ludzkiej psychiki od strony farmakologicznej, tak? czyli on stosuje leki chemię po to, żeby wpływać na biochemię naszego, naszego ciała i naszego mózgu. Psycholog natomiast jest absolwentem studiów psychologicznych i do takiej osoby możemy iść np. wtedy, kiedy potrzebujemy diagnozy psychologicznej, np. Na dotyczącej naszych kompetencji intelektualnych. Psychologowie mają kompetencje do tego, żeby przeprowadzać różnego rodzaju testy. Tak? Mhm i psycholog po tym, jak skończy studia, może się zatrudnić w różnych instytucjach, może pracować w poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam może poradzić nam, jak pomóc dziecku w trudnościach szkolnych, może pracować na oddziale psychiatrycznym, może pracować w ośrodku interwencji kryzysowej, może pracować w reklamie i na przykład mm -hmm. odpowiadać za to, jak ten przekaz reklamowy jest konstruowany, bo zna mniej więcej psychikę odbiorcy i, i wie, co, co chwyci, a co nie chwyci, tak? Więc natomiast ani psycholog, ani psychiatra nie mają kompetencji do tego, żeby prowadzić psychoterapię, o ile nie ukończą podyplomowych studiów właśnie z psychoterapii. Natomiast psychoterapeuta jest osobą, która takie studia ukończyła, aczkolwiek niekoniecznie jest psychologiem mm -hmm. czy psychiatrą. Wystarczy przynajmniej w obecnej chwili, tak jak wygląda stan prawny regulujący y, ten zawód, wystarczy mieć ukończone studia y, humanistyczne. Na przykład pedagogikę, czy właśnie psychologię, czy socjologię, e, albo antropologię kultury, tak jak ja, żeby móc e, zostać psychoterapeutą po kilkuletnim studium. No właśnie, bo Twoja historia jest dla mnie fascynująca, bo jesteś człowiekiem <grym wszechstronnym, <grym który ma tak ciekawą właśnie historię edukacji, że może powiedz nam w skrócie, jak do tego doszło, że w ogóle wpadłaś na pomysł, żeby zostać psychoterapeutą, ponieważ zaczynałaś. Od dziedziny zupełnie po drugiej stronie spektrum. Tak, w zasadzie psychoterapia to był mój drugi autorski pomysł, a trzeci kierunek kształcenia. Zaczęłam swoją edukację już na studiach na Politechnice najpierw, co było. Kontynuacją pewnych tradycji rodzinnych. Nie, nie czułam się wtedy jeszcze i nie byłam na tyle chyba dojrzała i samodzielna, żeby m, móc przeforsować swoją decyzję o tym, żeby iść w zupełnie inną stronę niż, niż moje rodzeństwo, które, które skończyło studia techniczne. I jakby w mojej rodzinie zawsze był tak m, ceniony był ten etos pracy w takim poważnym zawodzie, który ma naprawdę konkretny, konkretny background. I yy, Myślę, ja po że prostu wiele osób się z yy, Tak, tak. Nie sądzę, żeby to był wyjątkowy jakiś problem mojej rodziny. Bałam się, że to może być coś dużo powszechniejszego. I z tego miejsca współczuję wszystkim, <grym> <grym> którzy dźwigają na barkach taki ciężar. W każdym razie yy, poszłam na, na chemię, na politechnice, ale jakoś tak czułam, że nie bardzo to jest jednak moje. Że no, okej, okay, no mam, mam konkretny zawód, który pozwoli mi później prawdopodobnie dosyć łatwo znaleźć pracę, ale czy ta praca mnie ucieszy? No nie byłam co do tego przekonana. Radziłaś więc sobie świetnie. Radziłam sobie tak, radziłam sobie dosyć dobrze, e, ale to jest tak zwany dramat udanego dziecka, że ona sobie po prostu radzi dobrze ze wszystkim, dzięki czemu po prostu kompletnie nie wie, co chce robić i. i, i i, I tak jest popychane różnymi e, intuicjami innych ludzi na jego temat. O, że ty masz świetne zdolności po prostu matematyczne, może powinnaś pracować w banku. A jednak wydaje mi się, że nie w banku, może w chemii. Bo mm -hmm. przecież matematyki nauczy się każdy chemik, ale chemii nie nauczy się bankowiec. Może pójść na chemię. I jakby, y, no, gdzieś byłam w oku tego cyklonu. I musiałam się odnaleźć, troszkę czasu mi to niestety zajęło. E, na drugim, e, chyba na drugim tak roku chemii, e, Miałam taki moment właśnie, taką potrzebę odreagowania, tak? że już skoro mam zawód, który jest bardzo konkretny, bardzo przydatny, i bardzo przekładalny na, na pieniądze, to w takim razie pójdę na studia, które są bardzo niekonkretne, bardzo nieprzydatne i bardzo nie zapewnią mi przyszłości. Wybrałam wtedy etnologię, która w ogóle jest e, totalnie, e, totalnie wspaniałym kierunkiem studiów. Naprawdę polecam każdemu. Bardzo otwierający oczy, bardzo poszerzający horyzonty, kierunek i... Taki, gdzie studiowanie naprawdę jest przyjemnością. To znaczy, mm, nie masz poczucia, że, jest jeszcze pięć miesięcy, i dopiero wakacja, tu se obo, oh, Nie, po prostu chodzisz tam na te zajęcia i. i jest ciekawie. I ci jest ciekawie, tak, I, i słuchasz tych ludzi z zainteresowaniem, nie dłuży ci się. No w ogóle, coś czego ja nie zaznałam na politechnice, naprawdę. E no ale wiadomo było, że po, po, po etnologii też raczej sobie nie popracuję. Więc e, cały czas byłam w takim, w takim rozkroku i na rozdrożu. E, w, w, ostatecznie moja historia potoczyła się tak, że zostałam na, na Politechnicy jeszcze na studiach doktoranckich, które skończyłam kilka lat temu. I e, no, to miało swoje dobre i złe strony. Złe takie, że, e, że to były kolejne 4 czy 5 lat, które poświęciłam e, dziedzinie, w której się nie, nie, nie spalałam. A dobre takie, że już po, po 9 czy 10 latach na Politechnice miałam pewność, która ciążyła mi ciężarem z piżu, że, na, że naprawdę by nie chcę. Mhm. Że ja już nie potrzebowałam kolejnych, nie wiem, kilku lat, żeby się upewnić, tylko ja już wiedziałam, że ja po prostu nie chcę być chemikiem i że no, no, nie ma takiej opcji. I postanowiłam zrobić sobie taką roczną przerwę na, na, na zebranie myśli i odreagowanie w ogóle tego, tego, czasu, który nie był wcale dla mnie prosty, już nie tylko ze względów e, takich e, intelektualnych, no bo jednak napisanie pracy doktorskiej z jakimś tam obciążeniem i wyzwaniem, ale raczej ze względów emocjonalnych. To jest też osiągnięciem. Pamiętaj. No jest też osiągnięciem, okej, okay, zgodzę się z tym, nie, nie, nie będę zaprzeczać. E, I w czasie tego roku, po prostu nagle, totalnie znikąd, przyszła do mnie myśl, że może powinnam być psychoterapeutą. I czy może niekoniecznie znikąd, bo, bo ja już wcześniej sobie pomyślałam, no tak, tego nie lubię, tamto jest fajne, ale też w sumie niewiele daje. A ja mam takie poczucie, że ja powinnam jednak wykorzystać siebie bardziej, nie? Że, 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 no, że fajnie, że mam możliwość wykorzystywania swoich talentów tak, żeby, nie wiem, robić te olejki eteryczne, czy, czy super kosmetyki, że jakoś tam to ludziom służy. I pewnie mój portfel też kiedyś napcha i jakąś tam satysfakcję da, ale kurczę... No, bez kosmetyków ludzie nie umierają, nie? A, a ja bym chciała robić coś takiego wielkiego. I... I miałabym takie, chciałabym mieć takie poczucie, że to wszystko ma sens. I, i jakieś, jakieś większe niż, niż wygładzanie cery. I tak sobie wtedy pomyślałam, no tak. Na pójście na medycynę jestem za stara. To może coś krótszego. <grym> no i psychoterapia. No i tak się zaczęła moja przygoda z psychoterapią. Najpierw... Um, Skończyłam studium poradnictwa psychologicznego, które jest nieco krótsze i też łatwiej się tam dostać, a później dzięki temu, że już miałam e, taki papier e, dostałam się na studium psychoterapii i, i to, jest, to jest chyba moje największe życiowe osiągnięcie, że, że od e, ponad 6 lat jestem w czymś, co, co mi się nie znudziło, co mnie nie zniechęciło, co nie, co nie powoduje, że mam potrzeby szukania czegoś jeszcze, że a może w takim razie teraz spróbuję garncarstwa, bo mhm. No, bo to, to, nie, to nie to jeszcze, nie? Tylko, że już wiem, że to jest to. I... Ale właśnie to jest to osiągnięcie. Mm. Tak, tak. Każdy, to jest... Dla każdego z nas to jest największy sukces, jak odnajdziemy tę swoją drogę, i nie ma nic złego w tym, że zajmie nam to na przykład 10 czy 15 lat. Oczywiście wolałabym, mnie żeby zajęło to troszkę mniej, ale, ale ja się Było, minęło. ogromnie, ogromnie cieszę, <laughs> że ja po prostu znalazłam się w tym momencie, w którym teraz jestem i że to w ogóle się, się udało, nie? Bo był taki moment, że, już, że ja kompletnie nie sądziłam, że to w ogóle kiedykolwiek nastąpi, że ja będę wiedziała, co ja chcę robić, nie? Ale miałaś tak, jak byłaś e, młodsza, zanim poszłaś na studia, że... Czułaś się jak taki psychoterapeuta dla ludzi wokół siebie? Że widziałaś, że o, to mi wychodzi, umiem rozmawiać z nimi? Że miałaś już te, te intuicje, czy raczej dopiero to na studiach się w tobie zrodziło? Znaczy na studiach psychoterapeutycznych? Tak, czy... tak, tak. Nie, to, to zdecydowanie wcześniej. Um, tutaj zrobię taki wtręt. Jest uh, taki nurt w psychoterapii, który nazywa się psychoterapia schematów. On y, różne y, problemy, z jakimi y, ludzie się borykają, kategoryzuje właśnie na, na 18 y, schematów. I pośród tych schematów jest jeden, który nazywa się schemat samopoświęcenia, i jest to najpowszechniejszy schemat wśród psychoterapeutów. Hmm. Oczywiście chciałabym tutaj zadać kłam przekonaniu, że psychoterapeuta to człowiek absolutnie zdrowy, który nigdy nie borykał się z żadnymi problemami. I, i idealny. Nie. Tego, tego zawodu nie wybierają ludzie przypadkowi, zazwyczaj właśnie wybierają go ludzie, którzy już mają pewne doświadczenia ze zdrowiem psychicznym, a najczęściej jego brakiem czy szwankowaniem, bo może brak to za duże słowo. Więc. Ten schemat, który ja mam, e, sprawiał, że ja byłam idealnym kompanem ludzi cierpiących, ponieważ ja potrafiłam e, usunąć się totalnie w cień po to, żeby ich wysłuchać, po to, żeby im pomóc, po to, żeby e, ofiarować im swoje wsparcie. E, ja się oczywiście nie czułam w żaden sposób zdeprywowana tym, tak? To znaczy, ja nie miałam poczucia, że, że coś, nie wiem, że moje potrzeby emocjonalne cierpią. Nie. E, ja wiedziałam, że robię to dobrze. Natomiast, no, musiało minąć parę lat, żebym ja do, doszła do tej decyzji, że chcę być psychoterapeutą, tak? No a wcześniej zajmowałam się tym jakby intuicyjnie. Ale mm, pisząc wniosek o przyjęcie mnie na te studia, właśnie wspomniałam też o tym, że jakby de facto zajmuję się tym już od jakiegoś czasu i chciałabym po prostu poszerzyć zasięg swój, tak? Bo, bo, bo widzę i mam dowody na to, że rzeczywiście pomagam jakoś, jakoś ludziom, oczywiście nie, nie w sposób profesjonalny jeszcze wtedy, tak? Tylko intuicyjny. Tylko intuicyjny, jakby tą samą relacją, jaką oni ze mną mają. I, a wiem, że, że no jako, jako pojedyncza osoba anonimowa, no mam ograniczony zasięg i nie wiem, liczba moich znajomych też jest ograniczona i prawdopodobnie nie wzrośnie jakoś gwałtownie. Chciałabym po prostu wykorzystać to szerzej. No i przyjęli mnie i powiedz mi wspomniałaś o tym, że wymogiem są studia podyplomowe, aby zostać psychoterapeutą, czy tego naprawdę trzymają się polskie realia? Czy można się jeszcze naciąć na osoby, które udają psychoterapeutów? Bo właśnie nie wiem, jak to wygląda z takiej legalnej strony. Można się naciąć na osoby, które udają psychoterapeutów. Zazwyczaj są to y, osoby, które nazywają się terapeutami. Że mhm. to mam na początku. Wtedy, wtedy y, te, terapeutą tak naprawdę może być każdy. Mhm. Ktoś, kto leczy, nie wiem, dotykiem, uśmiechem, przytuleniem. E, może też oczywiście leczyć słowem, tak jak psychoterapeuta, ale na przykład nie mieć do tego mm. odpowiedniego y, wykształcenia. E, więc tak, trzeba, trzeba uważać y, na to. Mm. Potem jeszcze z ciebie o to zapytam, o te różne mm -mm, powiedzmy, kruczki, czy tam haczyki, ale zanim przejdziemy do tych pytań, mogłabyś nam powiedzieć, skąd w ogóle wzięła się psychoterapia, bo tak samo jak pytałam Właśnie tworek y, o historię. Jogi, tak bardzo mnie ciekawi ym, ten fenomen, bo tak naprawdę teraz powoli mówi się o psychoterapii jako czymś powszechniejszym, mówimy to tak, mm -hmm. y, ale to jest sztuka, która funkcjonuje od bardzo, bardzo dawna. Y, jak to się zaczęło? Już spotkałam się z teorią, która gdzieś tam wywodziła psychoterapię od ym, starożytnych tradycji medycznych, czy nawet od. Ym, Szamańskich rytuałów, co mnie oczywiście jako antropologa kultury powinno urzekać, ale jednak wydaje mi się, że bezpiecznie wywodzić ją od, od Freud'a i od jego psychoanalizy. Czyli od, od, od tego nurtu, który jako pierwszy zwrócił uwagę na, na doniosłość dzieciństwa w życiu człowieka i, i i jakby doszukiwał się w tym dzieciństwie, w jego przeżyciach problemów, które rzutują na nasze dorosłe życie, tak? Freud jako pierwszy wprowadził pojęcie nieświadomości do dyskursu i jakby w jego teorii za, za źródło problemów uchodziły konflikty pomiędzy strukturami osobowości, czyli id, ego i superego konflikty oczywiście nieuświadomione, które dawały pewne, pewne objawy. Wnętrzne. Tak, konflikty mhm. wewnętrzne. E, i dalej historia psychoterapii potoczyła się tak, jak zazwyczaj toczy się historia, czyli od akcji do reakcji. E, więc w odpowiedzi na, na tą e, głębokościową psychoanalizę Freuda, e, powstała psychoterapia e, humanistyczna i egzystencjalna, która Zupełnie zdawała się odchodzić od problematyki dzieciństwa, a skupiała się na, na świadomości człowieka, takiej, z jaką on przychodzi do, do, do terapeuty, szukać pomocy. Ona czerpała z różnych koncepcji filozoficznych, no i, i właśnie skupiała się głównie na, na teraźniejszości klientów. Z kolei odpowiedzią na, na, na psychoterapię humanistyczno-egzystencjalną, czyli taką bardzo wysublimowaną, była psychoterapia behawioralna, która. Zamiast czerpać z nurtów filozoficznych, czerpała z doświadczeń na zwierzętach, tak? Mhm. Bo inspiracją do niej były eksperymenty przeprowadzane przez Pawłowa, mhm. znane eksperymenty z jego psami, które śliniły się na, na widok zapalonej lampki. E, I z kolei e, ten nurt e, upatrywał. Wszystkich problemów psychicznych w, w procesie uczenia się. Tak? I, i, I jakby warunkowanie powoduje, że człowiek wyucza w sobie jakieś zachowania, których potem można odkręcić jakby w, procesie, w procesie terapii. Kolejnym takim już najnowszym e, nurtem w psychoterapii jest e, psychoterapia systemowa, która e, jakby widzi jednostkę już e, nie jako samotną wyspę, tylko jako część pewnego systemu, czy to rodzinnego, czy społecznego. I właśnie w kontekście tego systemu e, stara się szukać e, rozwiązań e, dla jej problemów. Obecnie. Mm, właśnie te, te, e, ten podział na, na nurty psychodynamiczne, czyli wywodzące się z psychoanalizy, poznawczo-behawioralne, humanistyczne, egzystencjalne i systemowe, jest tym chyba najszerzej funkcjonującym podziałem, chociaż rzeczywiście mhm. tych podziałów jest cała masa i można odnieść wrażenie, że każdy, kto zajmuje się tym tematem, ma ambicje, żeby stworzyć własny podział i własną e, klasyfikację tych e, nurtów terapeutycznych, ale myślę, że ten jest taki najbardziej e, oddający e, rzeczywistość i najbardziej do mnie przemawiający. No tak, ale jeżeli idziemy do Psychoterapeuty, lub też szukamy takiej osoby, to zawsze mamy napisane Kasia Kowalska, psychoterapeuta. Nie jest mm -hmm. napisane, co to jest za nurt. I często myślę, że osoby, które wybierają się na psychoterapię, nie do końca nawet wiedzą na jaką idą psychoterapię, tylko ufają, i wiem, na przykład opiniom. Czy uważasz, że warto jest zrobić taki mały research przed y, pójściem na terapię, żeby wybrać to, co nam odpowiada? W ogóle skąd mamy wiedzieć, który nurt jest dla nas? To jest w ogóle, dla mnie jest to trudne zadanie. To znaczy, terapeutę możemy wybierać naprawdę pod wieloma, naprawdę wieloma kątami. Przede wszystkim właśnie y, powinniśmy się zastanowić nad, nad nurtem, w jakim pracuje. Zazwyczaj takie, takie informacje są dostępne na, w internecie, na, na stronach y, terapeutów, na ich prywatnych stronach. Nurt mm, odpowiada za to, w, w jaki sposób y, psychoterapeuta postrzega nas i, i nasze problemy. Tak? Nurty różnią się swoimi założeniami ontologicznymi, epistemologicznymi i to ma naprawdę znaczenie dla nas jako klientów. Y, jeżeli czujemy na przykład, że potrzebujemy wyłącznie mm, wyłącznie narzędzi do tego, żeby w tym momencie lepiej sobie radzić, nie interesuje nas kompletnie to, co miało miejsce w naszym dzieciństwie, po prostu mamy, chcemy, chcemy to teraz. zostawić, chcemy tu i teraz, tak? No to wiadomo, że, że niekoniecznie musimy szukać nurtu, który pracuje głębinowo i, i, i jakby wygrzebuje od najwcześniejszych lat jakieś tam nasze konflikty i, i problemy, tak? Jeżeli natomiast jesteśmy. Yy, Ciekawi samych siebie, chcemy się lepiej zrozumieć, chcemy poznać swoją historię i, i jakoś tak pełniej przyjrzeć się, się temu, dlaczego nasze życie wygląda tak, jak wygląda, no to wtedy zdecydowanie lepiej jest zwrócić się do psychoterapeuty, który pracuje w nurcie właśnie albo psychodynamicznym, albo egzystencjalnym, bo, bo to jest też zupełnie inny rodzaj pracy. Tak, jakby. Mm, ta terapia behawioralno-poznawcza jest bardziej w moim przynajmniej odczuciu taką terapią zadaniową. Tam są prace domowe, mm. różne ćwiczenia do wykonania. Tam się po prostu zyskuje bardzo konkretne narzędzia. W terapii psychodynamicznej bardziej pracujemy nad zrozumieniem tego, co miało miejsce, wyciągnięciem tego do świadomości, co już ma uzdrawiające działanie. I nad takim zintegrowaniem jakby naszego doświadczenia, tak żeby ono gdzieś tam nie, nie wybijało nam e, od czasu do czasu, w, e, totalnie dezorganizując nasze życie. Tak? No właśnie, nawiązałaś do <coughs> bardzo ciekawej kwestii, czyli do tego, kto z jakich pobudek w ogóle na terapię się wybiera. Mm. Gdzieś się przyjęło e, takie przekonanie, które mi się bardzo nie podoba, że na terapię chodzą ludzie chorzy psychicznie. E, ale to też e, jeszcze bym chciała z Tą o tym pokazać, bo myślę, że to jest poważny problem w naszym społeczeństwie, mm -hmm. niestety. Natomiast kto zazwyczaj na tę terapię właśnie idzie? Mm -hmm. Czy masz w ogóle dostęp do jakichś takich statystyk albo zaobserwowałaś właśnie, jakiego rodzaju um, problemy lub jakiego rodzaju sytuacje życiowe sprawiają, że ktoś się w ogóle wybiera na terapię? Mm -hmm. e Mogę Ci powiedzieć, yy, że w większości pacjentami szpitali psychiatrycznych, czyli teoretycznie osobami, które po, po, potrzebują psychoterapii, są kobiety i osoby pochodzące z rozbitych rodzin. Niestety tak mówi statystyka. Jeżeli pytasz, mnie kto powinien iść na terapię, czy kto może iść na terapię, to ja spokojnie mogę powiedzieć, że każdy. Ponieważ nikt z nas nie miał idealnych rodziców, a nawet jeżeli by się zdarzyło, że miał rodziców, którzy są idealni, nie popełniają wychowawczych błędów, bo na przykład są psychoterapeutami, to nie miał idealnego, idealnej grupy rówieśniczej, tak? Więc środowiska. Środowiska I, i jakby każdy z nas, totalnie każdy był w jakimś momencie swojego życia, w tej wczesnej młodości narażony na, na sytuacje, które po prostu mogły wpłynąć w niekorzystny sposób na to, jak funkcjonuje dzisiaj. Więc, jakby ta terapia myślę, że nikomu nie zaszkodzi, a każdemu może pomóc. Tylko, że po prostu jedni potrzebują tej pomocy w sposób rozpaczliwy i, i dużo bardziej niż inni. tak? No właśnie, a jakie są takie sygnały, kiedy obserwujemy zarówno siebie, jak i osoby w naszym otoczeniu, że ktoś naprawdę potrzebuje pomocy specjalisty? Bo często mówimy sobie, dobra, nie pójdę do. Psychoterapeuty, czy mówiąc po naszemu, do psychologa, czy do terapeuty, bo ja sobie dam z tym radę, albo bo to nie jest aż taki wielki problem, no bo przecież w sumie to nie mam jakichś takich wielkich tragedii, które się dzieją w moim życiu. Kiedy jest ten sygnał, że już sobie nie radzimy? Mhm. No Takim sygnałem może być choroba, na przykład depresja, tak? kiedy już wiadomo, że za długo już byliśmy silni i dalej już nie damy rady, ale jakby można też takie wnioski wysnuć wcześniej, zanim jakby posuniemy się do ostateczności, jaką, jaką jest choroba. Kiedy na przykład mamy poczucie, że nie rozumiemy swojego życia, albo na przykład, że. Kurczę, jest jakiś automatyzm, który nas pcha ciągle w te same sytuacje. Mhm. W każdym związku mamy te same problemy, w każdej pracy yy, te same problemy, tak? zmieniam jakby środowisko, ale trudności, z jakimi się borykam, są cały czas te same. To powinno nam dać do myślenia, czy przypadkiem nie odtwarzamy jakiegoś, jakiegoś schematu, tak? który w jakiś sposób nas pociąga, ale jednocześnie jest dla nas destrukcyjny. Więc ta, ta powtarzalność chyba tych trudnych doświadczeń, myślę, że też tutaj mogłaby być takim sygnałem. Powiedziałaś o depresji, i to też jest e, moim zdaniem interesująca kwestia. Kiedy mamy stany depresyjne albo mamy, powiedzmy, niespokojni, tak? Czyli, czyli e, załóżmy, mamy jakieś lęki. Spotkałam się z tym na co dzień, że kiedy słyszę kogoś, kto narzeka lub e, narzeka na jakieś stany depresyjne, albo jest taki niespokojny, i ktoś mówi: Słuchaj musisz coś z tym zrobić, to nie mówi idź poradź się specjalisty, tylko mówi idź kup sobie coś na uspokojenie, tak? Albo idź sobie kup jakiegoś, jakiś antydepresant. Czy terapia działa jak taki antydepresant, czy jest lepsza twoim zdaniem? Mm -hmm. Jeżeli ktoś mówi, iść kup sobie coś na uspokojenie, to też nie, nie należy od razu odsądzać go od czci i wiary, bo może rzeczywiście ktoś przechodzi jakieś totalnie tymczasowe stresy związane na przykład, nie wiem, z oczekiwaniem na wyniki jakichś badań, mm -hmm. tak? Nie będziemy takiej osoby gwałtem odsyłać do, do, do szpitala psychiatrycznego czy do psychoterapeuty. Bo być może za trzy dni po prostu ten stres się skończy, i, i, i to wszystko jakoś tam naturalnie się rozejdzie pod, po kościach. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność leków i psychoterapii, badania pokazują, że ta skuteczność jest porównywalna. Tym niemniej, czasami jest tak, że człowiek jest w tak złym stanie, że bez pomocy leków nie będzie w stanie tej psychoterapii podjąć. I jakby wtedy leki są potrzebne po to, żeby go ustabilizować, żeby on w ogóle miał siłę, czy zdolności do tego, żeby podjąć pracę terapeutyczną nad sobą, ponieważ co jest ważne w psychoterapii, to to, to że to jest jednak praca obustronna. To znaczy, psychoterapeuta nie wykonuje nad swoim klientem jakichś czarów i y, 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 rytuałów, które mają mu pomóc. Programuje go. Nie programuje <laughs> go, tak. <laughs> Tylko współpracuje z nim dla jego dobra, tak? Więc jakby to zaangażowanie klienta jest czymś hiperistotnym i naprawdę bez tego terapia się nie powiedzie. Jeżeli w ogóle terapeuta stwierdza, że, że ktoś nie ma motywacji do pracy, to tak naprawdę w ogóle nie powinien z nim tej pracy zaczynać, bo to są zmarnowane pieniądze tego klienta. No i czas terapeuty, który mógłby ten, ten swój czas poświęcić komuś, kto naprawdę jest zmotywowany do tego, żeby, żeby nad sobą pracować. Więc e, często w chorobach na przykład psychicznych typu schizofrenia jakichś, yy, czy, czy nie wiem, depresja z, z zaburzeniami psychotycznymi, wtedy leki są niezbędne, żeby w ogóle wyprostować tego, tego klienta na tyle, żeby on mógł przyjść i, i świadomie uczestniczyć w terapii, tak? A myślisz, że da się wyjść z takich chorób? Myślę, że tak. Bo mam wrażenie też, że często już stawiamy krzyżyk na takiej osobie, która cierpi, dajmy na to, na chorobę nową mm -hmm. to jest choroba, tak? Mm -hmm. Teraz wiesz, przy to się boję, zaraz <noise> sprawę głupiego. Nie, Nie, śmieję się. Um, mm. Czyli jest nadzieja dla tych osób. Tak, jest nadzieja dla tych osób, oczywiście odpowiednio dobrane leki, plus, yy, plus psychoterapia naprawdę potrafią wyprowadzić na prosto. Ale też tutaj pojawia się bardzo y, kluczowe pytanie, czyli czy da się kogoś namówić na pomoc samemu sobie i namówić na terapię. Bo ja wychodzę z założenia, że jak ktoś nie chce sobie pomóc, to mu, za niego mu nie pomożesz, mhm. ale czy m, uważasz, że można dawać sygnały właśnie na przed naszym najbliższym, żeby zaczerpnęli tej pomocy od kogoś lub nawet sięgnęli po leki? Myślę, że, że można próbować namawiać bliskich na, na, na psychoterapię, natomiast zawsze jest to trudne zadanie. Może nie zawsze. Zależy jakby od tego, co, co, co jest tym czynnikiem, który najbardziej oporuje, tak? Bo czasami e, wystarczy samo rozprawienie się z jakimiś stereotypami mm -hmm. czy mitami na temat psychoterapii, że na nie przykład nie jestem chora psychicznie. Że, że nie jestem chora psychicznie, albo na przykład nie pójdę, bo wypiorą mi mózg i będę innym człowiekiem, a ja jednak lubię siebie takim, jakim jestem, tak? A więc e, Czasami wystarczy po prostu jakąś taką pracę u podstaw wykonać stricte edukacyjną, żeby, żeby, żeby kogoś do tej psychoterapii przekonać. Warto też dawać po prostu nadzieję na to, że terapia dysponuje narzędziami do tego, żeby ludziom pomagać, że prawdopodobnie przypadek, o którym mówimy, tak, przypadek nasze, naszej bliskiej osoby, jej, jej problem. No, z dużym prawdopodobieństwem nie będzie czymś, co przerośnie dorobek nauk humanistycznych i, i, i prawdopodobnie już ktoś kiedyś gdzieś się z czymś takim spotkał i z tym sobie poradził, więc i z, i, i z takim problemem sobie, sobie poradzić można, tak mamy na to dowody. Dobrze jest też, nie wiem, powołać się na przykład kogoś yy, znajomego, kto skorzystał, kto, kto rzeczywiście. Yy, pochwala jakby zasadność uczestnictwa w psychoterapii i może własnym życiem zaświadczyć, że rzeczywiście odczuł wyraźną poprawę i, i, i jakby odniósł zysk z, z takiej terapii. Myślę, że jest to ciężki orzech do zgryzienia. Bardzo ciężki. Ale też im więcej osób będzie wychodziło z założenia takiego, jakie masz ty, że każdy człowiek powinien iść na terapię i stanie się to taką normą w mhm. społeczeństwie, to też myślę, że coraz większa, myślę, że nadal tak jest, że coraz więcej osób jednak się do tego przekonuje. Przynajmniej ja z obserwacji gdzieś to widzę, że jeszcze parę lat temu wszyscy śmiali się, że o, w Stanach to każdy ma swojego terapeutę, ha, ha, ha że już totalnie nie mają co zrobić chyba z pieniędzmi tak, tak, tak. i ze swoim życiem. Tak, y, teraz gdzieś widzimy, że y, może w tym takim świecie, gdzie mamy no, na wszystko leki, widzimy, że tak nie do końca działa i nadal coś mm. pod kopułą nie trywi czasami, y, to może to właśnie jest rozwiązanie. A mam takie pytanie, czy psychoterapia się kiedyś kończy? To znaczy, terapia w ogóle dzieli się na terapię, taką, która e, przychodzi z interwencją tak? I, i, i wyciąga z tego klienta z, z kryzysu, i terapię, która jest tak zwaną terapią podtrzymującą, czyli w momencie, kiedy klient jest już ustabilizowany, radzi sobie, tak? powiedzmy raz na jakiś czas, przychodzi skonsultować z, z się z terapeutą czy czy, czy po prostu się z nim spotkać i zrobić jakąś rekapitulację swojego życia od, od ostatniego spotkania. Takie spotkania wtedy się już odbywają dużo rzadziej. Czyli jak często? E, to zależy od, mhm. od, od potrzeby klienta, tak? I, I to też zależy od nurtu e, w psychoterapii, bo na przykład psychoterapia psychodynamiczna e, jakby preferuje spotkania co najmniej kilka razy w tygodniu i w ogóle trwa bardzo wiele lat, przynajmniej mhm. w założeniu, tak? Najlepiej w ogóle całe życie. Są też terapie, y, które są z założenia krótkoterminowe i na przykład spotykasz się z klientem raz w tygodniu przez okres powiedzmy 15, 15 tygodni, tak? I jakby już zaczynając terapię, umawiasz się na konkretny kontrakt, że powiedzmy właśnie w tym czasie 15 spotkań postarasz się rozwiązać ten problem, tak? Mhm. Oczywiście po odbyciu pierwszych konsultacji musisz poznać ten problem, żeby móc jakby takie prognozy stawiać. Y, więc y, to wszystko zależy od tego, w jakim nurcie się pracowało. Y, w przypadku terapii psychodynamicznej, już sporym obniżeniem tej częstotliwości będzie spotykanie się raz w tygodniu, tak? W przypadku innych nurtów, raz na miesiąc, raz na kilka miesięcy albo po prostu w momencie, kiedy pojawiają się jakieś kryzysowe sytuacje, jeżeli klient rzeczywiście czuje, że, że potrzebuje, jakby e, wrócić do tego. Em, do tej dobrej matki, jaką mhm. jest terapeuta, po, po, po wsparcie, tak? Pomimo tego, że na co dzień radzi sobie już bardzo dobrze, to jednak od czasu do czasu zdarzają się jakieś kryzysy, że rzeczywiście tego wsparcie potrzebuje. Ale ja też zakładam, że jest tak, że są te wielkie problemy, czyli dajmy mhm. na to, patrząc już tak, może to stereotypowe jest, ale rozwodzimy się mhm. albo tracimy bliską osobę, co w sumie jest podobne. Mhm. Czyli przechodzimy jakieś takie ważne, traumatyczne wydarzenie w życiu, załamujemy się i szukamy pomocy u specjalisty. Ale sądzę, że u większości z nas jest raczej tak, że po prostu żyjemy sobie naszym życiem i tak coś nam nie gra. Tak? Mhm. Widzimy właśnie te schematy, że mam w kółko takie konflikty w domu albo w pracy. Notorycznie właśnie jestem tym kozłem ofiarnym, tak? Coś nam, coś nam nie, nie, nie działa, niekoniecznie jesteśmy nieszczęśliwi, ale jest nam niewygodnie. I w takiej sytuacji, kiedy przychodzimy do psychoterapeuty, siadamy u niego w fotelu i mówimy, że w sumie to nie wiemy, co tutaj robimy. Że wiem, że potrzebuję pomocy, ale nie wiem, co mi jest. Jak to wygląda z perspektywy psychoterapeuty? To jest normalna sytuacja? Czy jakby to jest wtedy jeszcze ciekawsze? Czy ta osoba bardziej potrzebuje tej psychoterapii, czy mniej? Ja myślę, że to jest zupełnie normalne, że klient nie wie, z czym przychodzi, a najczęściej jest w ogóle tak, że klient przychodzi z jakimś problemem, który on identyfikuje jako problem, a tak naprawdę później okazuje się, że tym faktycznym problemem jest zupełnie coś mhm. innego. A to, o czym on mówi, to jest tylko jakiś odprysk tego e, zasadniczego e, zmagania, jakie, jakie on w tym swoim życiu ma. Więc. E, ja bym się tym nie zrażała, patrząc z perspektywy klienta, że no poszłabym, ale nie wiem, co powiedzieć, tak? Że no tak, jakby a to myślę, jest że, zadanie terapeuty, myślę, że... żeby to odkryć. Myślę, że to jest problem, mhm. że ludzie sobie myślą, kurczę, tak nie mam takiego powodu, mhm. Więc ja będę szła mhm. do psychoterapeuty, skoro... No nic się takiego nie stało. Wiesz, myślę, że to właśnie siedzi w głowie, żeby tak odblokować tę otwartość na, na, po, na pomoc samemu sobie. Mhm. Znaczy, ja myślę, że to, co nazywasz powodem, czyli właśnie... Mm, że impulsem. Czy impulsem, no. czyli tak jak rozwód, czy utrata kogoś, nawiasem mówiąc, e, są takie skale, które jakby mierzą mm, dokuczliwość różnych doświadczeń i na tej skali e, śmierć kogoś bliskiego jest niżej niż e, rozstanie. Okay. Z tej przyczyny, że um, śmierć jest m, jakby m, moralnie obojętna i, i dosyć jednoznaczna dla, dla, dla tego, kto zostaje na, na, na świecie, tak? No tak to bo znaczy... każdy umiera. Tak. a... A jednak przy rozstaniu dochodzą y, wszystkie uczucia złości, rozczarowania i tak dalej. I to jest to sprawia, że rozstanie może być naprawdę trudniejsze od, od, od utraty, z którą po prostu trzeba się pogodzić, a tutaj jeszcze trzeba sobie odpowiadać na pytanie, czy mamy, czy mamy szansy jeszcze, czy może wróci, czy nie wróci. Więc ale to tylko w, w ramach ciekawostki. Natomiast y, m, mówiłam o tym, że te y, impulsy. To bardzo często mogą być obszary pracy, tak naprawdę nie dla psychoterapeuty, tylko dla doradcy psychologicznego, bo doradca, czyli tak zwany kancelor, to jest osoba, która pomaga ludziom w kryzysie, mhm. ale ludziom, którzy nie są jakby chorzy, tak? Czy nie, nie mają zaburzeń psychicznych, nie, nie, nie mają problemów, które ciągną się za nimi całe życie, tylko przechodzą przez kryzys. Znaczy sam powiedziałaś w ogóle, że doradza, bo tak. psychoterapeuta w ogóle nie doradza. Tak, To jest, Do, myślę, też... doradca też nie, nie powinien doradzać w sensie na przykład, nie wiem, proszę się rozwieźć, albo proszę się nie rozwodzić, ale może na przykład doradzić, nie wiem, proszę, e, proszę założyć sobie niebieską kartę, czy, 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 czy zgłosić się po pomoc dla osób, które są ofiarami przemocy. Natomiast, e, właśnie klientami psychoterapeutów najczęściej są ludzie, których problemy nie są tak namacalne, mocno zdefiniowane tak. i namacalne, tak? tylko przez to, że się jakby rozkładają na całe życie i rozmywają, są trudne do, do wychwycenia, ale jednak sprawiają, że to subiektywne odczucie szczęścia i jakości życia jest e, obniżone i, i, i sprawia, że klient po prostu nie czuje się dobrze w, w swoim życiu. Doszłyśmy do wspólnego wniosku, raczej przekonałaś mnie, że na terapię powinien iść każdy. Załóżmy, że już dana osoba stwierdzi, że jest gotowa na ten krok. I wcześniej cię zapytałam o te nurty, ale to nie jest prosta sprawa znaleźć odpowiedniego terapeutę i słyszałam od wielu osób, które bardzo na terapię chciały iść, że znalazły odpowiedniego terapeutę nie za pierwszym razem. Mhm. I z mojej perspektywy jest to dosyć przerażające, bo... Jak więc myślę o jakichś takich swoich problemach czy jakichś rozterkach wewnętrznych, to wiem, że żeby móc drugiej osobie to przedstawić w takiej obiektywny się nie da, ale w jak najbardziej szczegółowy sposób, no to muszę naprawdę zgłębić się w różne, w różne zakamarki mojej i przeszłości, i moich przeżyć, żeby ta osoba wiedziała, na czym ja stoję i dlaczego przyszłam z tym problemem. I sama perspektywa tego, że opowiadam to jakiejś osobie, potem widzę, że to zupełnie nie nadajemy na tych samych falach, idę do kolejnej osoby i mam od nowa mhm. rozgrzebać to wszystko, no to jest przytłaczające. I ja się nie dziwię, że ktoś może powiedzieć, że woli nie iść wcale na terapię, niż po prostu tak się otworzyć przed kimś obcym, Rozdrapać to, i potem musić zrobić to znowu? Czy masz jakieś. No nie ma na to rozwiązania, ale jak znaleźć tego terapeuta? No nie ma na to dobrej odpowiedzi. No to jest po prostu ten czynnik ludzki, który jakby zawsze stwarza jakieś tam problemy, tak? Bogu dzięki pierwsze, czasem nawet trzy pierwsze spotkania, to są tak zwane spotkania konsultacyjne, po których my się możemy z terapii wycofać, jeżeli uznamy, że właśnie nam ten terapeuta nie odpowiada, jego sposób bycia, sposób pracy, sposób mówienia, cokolwiek. Swoją drogą terapeuta też może zrezygnować ze współpracy, jeżeli. Może ma mu się jakiś, nie podobać e, klient. Może na przykład, y, może mu się nie podobać klient, w końcu jest tylko człowiekiem, ale. Y, może na przykład czuć, że ma wyjątkowo silne przeciwprzeniesienie w stosunku do klienta i że Co nie będzie znaczy? mógł z nim pracować. Że na przykład to znaczy, że... ma jakieś uczucia wobec niego? Tak, na przykład tak. Przeciwprzeniesienie to jest to, jak, jak terapeuta reaguje na klienta, na jego przeniesienie, ale też po prostu na niego, czyli czy mu przypomina jakąś osobę z przeszłości, czy reaguje na niego w jakiś szczególny sposób, czy na przykład łapie się na tym, że wyjątkowo akurat temu klientowi bardzo chciałby pomóc, mm. bardziej niż innym, tak? To już są dla terapeuty sygnały, że warto się zastanowić nad tym, czy taka praca będzie wykonana profesjonalnie, tak? Bo jeżeli, jeżeli terapeuta e, już ma takie wątpliwości, to znaczy, że coś jest na rzeczy. I po to są te spotkania, tak? Nie tylko dla klienta, żeby on mógł zrezygnować, ale też dla terapeuty, żeby mógł jasno sam przed sobą najpierw zdać mhm. sobie sprawę z tego, że. Ale dobrze, że o tym mhm. mówisz, bo nie chciałabym, żeby ktoś kiedykolwiek obwinił siebie, że terapeuta nie chce z nim pracować, że to nie jest wina tej osoby. Nie, nie, nie. Tak samo nie, terapeuta nie. musi zachować pewien profesjonalizm. Tak, tak, oczywiście, że tak. Co jest naprawdę ważne? Jeżeli na przykład, nie wiem, przychodzi do mnie klient, który ma problemy, które są podobne do moich problemów, ja mogę na przykład mieć tendencję do tego, żeby mówić: a słuchaj, wiesz co, a u mnie to było tak". Mhm. I w tym momencie klient nie, nie ma już terapii, tylko najdroższą Pogoduchy. kawkę w mieście, tak, za którą płaci 100 zł za godzinę, tylko po to, żeby miał powiedzieć: "Słuchaj, wiesz co, no u mnie też tak było. Kurcze, no to jest straszne". I i e, dlatego też, e, jakby to jest odpowiedzialność terapeuty, żeby w odpowiednim momencie powiedzieć, że takiej terapii nie może prowadzić. tak? No i życzyłam sobie, żeby wszyscy tak odpowiedzialni właśnie byli. Ale też e, powiedziałaś, że to trwa kilka spotkań, żeby te dwie strony się dotarły. No, mimo wszystko, jest to nadal obciążające dla naszej psychiki, mm. żeby mówić o swoich prywatnych sprawach. Ale też gdzieś słyszałam e, od e, mojej znajomej, że przy kolejnej próbie, przy kolejnym podejściu do nowego terapeuty, Zauważyli, że było im łatwiej już o tym mówić. Że mm -hmm. też nawet opowiadanie tego było w jakiś sposób wyzwalające, więc może ma to jakąś minimalną korzyść, że nie będzie to za każdym razem dla nas tak bolesne. Jeżeli mogę Ci wejść Piesa. słowo, oczywiście, że tak, jakby y, opowiedzenie o jakichś bolesnych emocjach. Automatycznie powoduje obniżenie napięcia, które ta sytuacja powoduje, więc y, za każdym razem, kiedy o tym mówimy, czujemy się minimalnie lepiej. Nawet jeżeli mówimy z, o tym z przyjaciółką, nie tylko z terapeutą, ale no, jak najbardziej potwierdzam to, co powiedziałaś. Wiesz, co mi teraz przyszło do głowy, mhm. że. Ym... No właśnie, że czasami jest nam łatwiej powiedzieć o swoich problemach obcym ludziom. No stąd w ogóle chyba też e, psychoterapia ma rację bytu. Ale wiele osób mogłoby też e, w sposób taki defensywny odpowiedzieć, że ja nie potrzebuję się na psychoterapię, bo ja mam kochającą rodzinę i mam przyjaciół i mam z kim porozmawiać. Mhm. Tak? Że to tylko samotnicy, którzy nie mają się do kogo odezwać i na psychoterapię. No ale czy rozmawianie z najbliższymi działa tak samo na nas e, leczniczo i kojąco? To znaczy mm, kojąco na pewno... Oczywiście to wszystko zależy od tego, co reprezentują sobą nasi najbliżsi, prawda? Nie, Bo, nie wiem o rzucaniu teleżami teraz. Y, tak, ale też nie. Mm, wbrew pozorom, zdolność do słuchania nie jest wcale taka częsta. I y, żeby być dobrym słuchaczem, y, Trzeba mieć przede wszystkim jakieś predyspozycje, ale też jakby szkolić się w tej umiejętności, tak, żeby żeby umieć dosłuchiwać się w tym, co mówi nasz rozmówca, tego, o czym naprawdę on chce powiedzieć, a co czasami nie chce mu przejść przez gardło albo nie umie tego sformułować. I jakby praca terapeuty polega też na tym, żeby w jakimś sensie nie chcę powiedzieć zgadywać, ale właśnie dosłuchiwać się tych przeżyć, o których klient nie mówi, bo mhm. mu jest po prostu trudno to zwerbalizować. I i ktoś, kto nie ma takiego mm, przygotowania, prawdopodobnie nie, nie będzie w stanie sobie tak z tym poradzić, jak, jak y, terapeuta po czterech latach y, studium, tak? gdzie to wałkuje i, i uczy się tego, i przykłada do tego ogromną wagę. Natomiast na pewno ja w ogóle uważam, że rozmowa jest cudownym środkiem i, i, i lekarstwem na wiele problemów, i, i warto rozmawiać, i, i, i warto starać się porozumiewać z każdym, więc jak najbardziej doceniam wartość rozmowy z bliskimi. Ale. ale Gdybym powiedziała, że rozmowa z bliskimi ma taką samą funkcję jak psychoterapia, tym samym zniosłabym sens swoich czteroletnich mm -hmm. studiów. Eee, ja zresztą też widzę, że nauczyłam się zupełnie inaczej funkcjonować tak, w rozmowach, m, po. Po, po tym czasie, jaki spędziłam w szkole, tak? I, i, I te moje rozmowy, nawet pomimo tego, że wcześniej też pomagały, teraz pomagają w zupełnie inny sposób i, i, i zupełnie inaczej potrafię na tych ludzi patrzeć i, i ich rozumieć, więc no jednak warto jest, warto jest przejść to przygotowanie merytoryczne do, do tego, żeby być dobrym rozmówcą. A czy twoi bliscy traktują cię jak psychoterapeuta? Znaczy, moi byliście w ogóle, tak jak powiedziałam, wychodzę, wywodzę się z rodziny, która ceni sobie jednak zawody. Techniczne, inżynieryjne, więc dla nich psychologia jest troszkę pseudonauką. Mhm. Ale nie chciałabym się w to zagłębiać, natomiast. Mm, nie mogą mnie traktować jako psychoterapeutę, ponieważ ja się na to nie godzę. Mhm. To jest wbrew w ogóle kodeksowi etycznemu psychoterapeutów. Nam nie wolno pracować z bliskimi, nie wolno nam pracować ze znajomymi, ponieważ taka praca e, nie bardzo ma sens. A dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, mm, jesteśmy już w innej relacji z tymi ludźmi, więc stworzenie nowej relacji terapeutycznej jest prawie niemożliwe, bo ci ludzie już mają jakieś wyobrażenie na nasz temat. E, jeżeli są na przykład nasi, naszymi rodzicami. Trudno, żebyśmy nagle zbudowali sobie pozycję autorytetu wobec nich, tak, żeby móc sugestywnie przekazywać e, im jakieś, jakąś, nie wiem, psychoedukację, czy, czy cokolwiek, co jest też elementem psychoterapii, tak. My też mamy jakieś swoje uwikłania emocjonalne, jak, jakąś swoją wiedzę na temat tych ludzi, która automatycznie pozbawia nas obiektywizmu. Więc, e, no po prostu nie robi się takich rzeczy, tak. No to, to jest... Mm, Oczywiście, że jakieś tam ograniczone interwencje można przeprowadzać, jeżeli rzeczywiście widzimy, że ktoś nie wiem, płacze, czy, czy ktoś z naszej najbliższej rodziny, to zanim odeślemy go po prostu karetką na, do psychiatryka, na pewno możemy spróbować sami jakichś, jakichś metod. Natomiast prowadzenie takiej z prawdziwego zdarzenia terapii głębinowej no, nie jest absolutnie wskazane. A czy są takie metody lub sposoby, dzięki którym możemy pomóc tym najbliższym? Nawet kiedy wiemy, że oni teraz nie zdecydują na terapię. Jakieś takie małe mm, właśnie zasady, które możemy wcielić w życie w sposób rozmawiania, żeby ta osoba czuła się, jakby to powiedzieć, że, że my poświęcamy jej ten czas, że poświęcamy jej uwagę, że chcemy jej pomóc, że chcemy jakoś nakierować tą rozmową. Trzeba kochać. Trzeba po prostu kochać. Y jakby to jest też zadanie terapeuty, on ma, ma ofiarować swojemu klientowi mądrą miłość, tak? czyli miłość, która e, akceptuje, która jest bezwarunkowa, ale jednocześnie wskazuje kierunek. Tak? Mm. Jeżeli chodzi o naszych bliskich, no to powinniśmy... Naj, jak najbardziej starać się akceptować ich takimi, jakimi są, żeby oni mieli siłę do tego, żeby się zmienić. Bo jeżeli będziemy ich krytykowali, jeżeli będziemy im mówili rób to i tamto, to te osoby zamiast. Albo idź się lecz, lecz. Idź się lecz to te osoby zamiast inwestować energię w swoją zmianę, będą inwestowały energię w to, żeby się obronić przed nami, bo będą traktowały nas jako czynnik po prostu atakujący. Yy, ważne jest też yy, pozwalanie sobie na okazywanie emocji, na, na odczuwanie tych emocji, tak? Kiedy na przykład yy, Każde z nas, prawdopodobnie jako dziecko, usłyszał kiedyś Nie płacz. E... Warto no. płakać. Najgorzej myślę, że sorry, że cię przerwę, ale e, ostatnio stwierdziłam, że to jest e, jeszcze większy problem, myślę, u mężczyzn. O, tak. Bo chłopaki nie płaczą, mężczyzna jest twardy i silny, to myślę, że. To nie jest zdrowe, zdrowe podejście do, do dziecka, bo mężczyzna ma takie samo prawo do płaczu, smutku, jak, jak kobieta i tak. każdy człowiek ma takie samo. Mhm. W ogóle mamy w kulturze, w języku dużo takich um, utartych, jakichś. Powiedzonek, które są strasznie szkodliwe z punktu widzenia zdrowia psychicznego. Na przykład, umiesz liczyć licz na siebie, czyli po prostu sztandarowe motto samobójców. Mhm. A, trzeba naprawdę zwracać uwagę na to, co się mówi, zwłaszcza swoim dzieciom. Um, bo. One to rozumieją trochę inaczej niż dorośli, tak? Rozumieją to wszystko bardziej, bardziej dosłownie i też yy, wszystko, co słyszą z ust rodziców, jest dla nich prawdą objawioną, która nie poddaje się absolutnie żadnej dyskusji i negocjacjom, więc naprawdę. No Trzeba być świadomym tego, co się mówi. To jest w ogóle osobny temat rzeka, to co robimy swoim dzieciom. I mnie perspektywa macierzyństwa po chwili przeraża, bo wiem, że wszyscy zrujnujemy im do życia. No, oczywiście to jest bardzo tragiczne, co mówię, ale taka jest prawda, nigdy nie wiemy, co dziecko, nawet przy naszych największych chęciach, wyniesie z tej naszej nauki. I tak jak powiedziałaś na początku, ten czynnik środowiskowy też tutaj jest czymś, nad czym kompletnie nie mamy żadnej kontroli. Mhm. Ale to mnie teraz zaciekawiło, czy można wysłać dziecko na psychoterapię, dzieci chodzą na psychoterapię, czy to jest w ogóle nie, niepraktykowane. Chodzą. E, za zgodą rodziców. E, ja akurat nie jestem ekspertem od terapii z, y, dzieci, bo, bo pracuję z dorosłymi, natomiast y, taka terapia jest. Ona oczywiście wygląda inaczej niż terapia y, osób dorosłych, bo dzieci mają ograniczone możliwości poznawcze czy, czy werbalne i jakby nie, jeżeli zaczniesz z nimi mówić o it-ego i superego, prawdopodobnie hmm. zniechęcą się szybko. <laughs> Więc y, terapeuci pracujący z dziećmi używają y, zupełnie innych metod, na przykład analizują rysunki dzieci, czy sposób, mm -hmm. w jaki one się bawią, tak? Ale jak najbardziej. Yy, I dzieci korzystają z pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej. To jest też problem, który dotyczy tak samo ich jak dorosłych. Ba bardzo, mm -hmm. bardzo demokratyczny problem zdrowia psychicznego. Ale mówiłaś o tym, że ten terapeuta niestety w tym idealnym świecie, bo no, wiadomo, terapeuta też człowiek, ale on ofiaruje nam tę mądrą miłość, on nas y, słucha i on ma nam z założenia pomóc, ale y, czy są jakieś takie sygnały ostrzegawcze, kiedy my jako pacjenci powinniśmy zwrócić na nie uwagę, że terapeuta nie zachowuje się tak, jak powinien? Ja już się nasłuchałam takich jakichś historii, co po prostu są historie ze Stanów Zjednoczonych o osobach, które miały różne podejście do, do terapeutów, Którzy to co zwali na nich dziwne techniki. Tutaj nie chcę, żeby nikt tutaj za bardzo wyobraźnią, z wyobraźnią szalał, bo chodzi mi tutaj właśnie um, o takie rzeczy, na przykład, że terapeuta się bardzo angażował emocjonalnie lub też wydawał różne polecenia. I ja też słuchając tego pomyślałam, że powinien być gdzieś taki przewodnik, właśnie na co zwrócić uwagę na takie sygnały ostrzegawcze, że, że terapeuta wychodzi z roli i przestaje być profesjonalny. Mogłabyś nam Wymienić takie jakieś podstawowe rzeczy, które powinny nas uderzyć. Znaczy w ogóle tych rzeczy, których terapeuta nie powinien robić jest cała masa nie powinien na przykład, nie wiem jak to, nie wiem, jak to uszeregować w, w kategorii jakich, w kategorii ważności. Losowo. Losowo. No, nie, nie powinien odbierać telefonu na sesji, nie powinien zasypiać, co również się zdarza. Jak mi to powiedziałaś, ja <słukasz> byłam w szoku. <słukasz> Sądziłam, że to już są legendy. Nie, to prawda. Więc nie powinien zasypiać, nie powinien przekraczać granic klienta y, fizycznych. Tak? Y, są nurty, gdzie na przykład dotyk jest e, możliwy i uzasadniony. Na przykład terapia psychodynamiczna zakłada, że terapeuta w ogóle nie może pacjenta dotykać, podaje mu rękę na pierwszym spotkaniu, i później podaje mu rękę na dowidzenia drugi raz, kiedy po 10 czy 20 latach kończą terapię, a w międzyczasie w ogóle się nie dotykają. Inne nurty, jak na przykład gestalt, dopuszczają do tych, dopuszczają przytulenie. Natomiast jeżeli czujemy, że to przytulenie jednak przekracza jakieś nasze granice, no to to już jest jakiś tam sygnał alarmowy. Terapeuta nie powinien też jakby zaspokajać swoich potrzeb kosztem klienta, tak? To znaczy, jeżeli widzi, że klient ma tendencję do tego, żeby go idealizować, każdy klient takie ma, żeby, żeby yy, znaczy, nie, nie każdy, ale do tego, żeby, żeby idealizować, do tego, żeby się na przykład yy, uzależniać od swojego mhm. terapeuty, żeby się do niego przywiązywać i tak dalej, nie że powinien tego wykorzystywać, mi. tak. Nie powinien pompować swojego ego, jakby pogłębiając tym samym pro problem klienta. Jakby nasz zawód jest już i tak bardzo satysfakcjonujący, i jakby świadomość tego, że pomagamy ludziom wow, no jest jednak jest czymś dużym. Nie oszukujmy się. I naprawdę nie potrzebujemy tego wzmacniać, jeszcze dodatkowo y, strojąc się w piórka przed naszymi klientami i, i jakby y, 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 pokazując patrząc im się na z góry. patrząc na nich z góry, czy pokazując im się jako jakiś ideał, tak? Bo, bo, bo to naprawdę na pewno klientowi nigdy nie pomoże. Y, nie powinien mm, próbować terapeutyzować na odległość osób, o których klient mówi, tak? A na przykład przychodzi osoba, która ma problem w związku i opowiada o swoim partnerze i w tym momencie terapeuta zaczyna, zaczyna rozmowę o tym partnerze, tak? Owszem, czasami, czasami to, to jest yy, wskazane, kiedy rzeczywiście jest jakaś sytuacja kryzysowa albo, albo ten klient potrzebuje po prostu zrozumieć motywację swojego partnera, żeby, żeby jakoś to zaakceptować. Natomiast jakby no... no Pracujemy z tą osobą, która za to płaci i która do nas przychodzi. To, to ona jest naszym, to, to jej szczęście, jej dobro jest naszym celem i na tym się powinniśmy skupiać. Nie powinien też pracować z osobami bliskimi swojego klienta, z tego względu, że będzie musiał wtedy zawierać sojusz terapeutyczny, jakby z, z każdym ze swoich klientów a mając już informacje na temat y, danego klienta od jego żony, brata, matki. Może mieć problem z zawarciem takiego sojuszu, mhm. tak? Więc y, automatycznie klient na tym traci i terapia na tym traci. Więc y, jakby warto tego pilnować, żeby nie, nie, nie obejmować jakby swoją terapią swoją pracą terapeutyczną całej rodziny jakby indywidualnie, bo czym innym jest terapia systemowa, kiedy się terapia rodzinna. Czy terapia rodzin, tak, kiedy się pracuje od razu z całą rodziną i cała rodzina jest jakby obecna na tym spotkaniu. E, albo terapia parta, tak? wtedy też pracujemy z <laughs> pracujemy z z parą, ale wtedy terapeuta, który pracuje z parą, zazwyczaj nie pracuje osobno z, każdym z, tych, z, z każdą z tych osób. Terapeuta oczywiście powinien mm, zachować tajemnicę. Jest do tego zobowiązany, żeby zachować tajemnicę swojego klienta. Nie powinien e, zaprzyjaźniać się z klientem, jakby zmieniać charakteru relacji terapeutycznej na jakiś taki nieformalny, nie wiem, żeby do siebie dzwonili, zapraszali się na obiady i tak dalej. To też nie służy jakby dobru terapii. klienta. Też nie. To znaczy, wiem, że są teraz takie, takie nowe, yy, jakby, prądy <laughs> i trendy, które dopuszczają to. Aczkolwiek yy, mnie uczono, że, że jest to jednak yy, co najmniej przez kilka długich lat niedopuszczalne po zakończeniu terapii. A na pewno psychoterapia dynamiczna wychodzi z założenia, że w ogóle nie jest to, nie jest to możliwe. A co mi teraz przyszło do głowy, że przecież, a co jeżeli zakochamy się w swoim pacjencie, że przecież to jest? Taki stary schemat. Czy to, że pacjent się zakocha w terapeucie, to jest standard. w ogóle to jest standard. Tak. I mm -hmm. y, to, y, to. W zasadzie na to musimy być przygotowani, że tak się zdarzy. Natomiast, jeżeli zakochamy się my w pacjencie, no to musimy przerwać terapię. Jakby też powiedzieć pacjentowi, że nie, nie możemy z nim dalej pracować, ponieważ jakby nasz profesjonalizm wtedy y, cierpi. A tym samym cierpi klient, który płaci komuś, kto nie jest w stanie wykonywać dobrze swojej pracy, tak? Więc no, uczciwość nakazuje przerwać taką, taką pracę terapeutyczną. I związać się prywatnie, żartuję. No. No. Nie, niestety nie. Ale słuchaj, to co mnie się wydawało taką podstawową rzeczą i może wielu osobom się wydaje, że terapeuta mówi ci, jak masz żyć. Że terapeuta <grym> mówi powinna pani zrobić to i to, powinna pani teraz zmienić to w swoim życiu, tak zareagować, a tak w ogóle nie jest. To tylko pan premier mówi, jak żyć. Tera terapeuta nie, <grym> nie wolno mu. E, to znaczy, on, on jedyne, co może to naprowadzić klienta do tego, żeby na, na to, żeby on sam wpadł. Na to, jak chce żyć, żeby sam do tego doszedł, żeby sam to odkrył, bo też jeżeli terapeuta będzie mu coś wkładał do głowy, to klient okej, okay, no przytaknie mu na spotkaniu, ale potem pójdzie do domu, i jeżeli to nie mm. będzie z niego, to on nie będzie, chciał, yy, nie będzie chciał tego za bardzo wprowadzać w życie. tak? No. No, ale myślę, że też może być tak, że jesteśmy tak wpatrzeni w tego terapeutę, że jak on coś powie, to będzie dla nas jak prorocze słowo. I, mm -hmm. I to będzie dla nas złota zasada, i będziemy chcieli jak najbardziej to wcielić w życie. A powinno być odwrotnie. Powinniśmy wtedy mieć wielkie czerwone światło, coś jest nie tak, mm -hmm. bo ta osoba nie może nam dawać rozwiązania. Tak, powiedz, tak, tak, się teraz tak. wcześniej, powinna się pani teraz rozwieść, albo powinnaś pani wyprowadzić. Nie. Mm -hmm. no, Jeżeli ktoś mm -hmm. tak robi, powinniśmy wtedy przerwać terapię my jako pacjenci, tak jak myślisz? Bo jak powinno być? Nie wiem, czy można tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Yy, raczej tak. Aczkolwiek zakładam, że mogą istnieć jakieś okoliczności, w których jakby e, takie zachowanie terapeuty byłoby mhm. uzasadnione. Czasami jest, bo jakby terapia dzieli się też na dyrektywną i niedyrektywną. E, niedyrektywna jest wtedy, kiedy to, e, terapeuta podąża za klientem i e, jakby mu towarzyszy, tak? A dyrektywna jest wtedy, kiedy terapeuta e, jakby, no, prowadzi. No, pro, mhm. sam prowadzi. I czasami klienci są w takim stanie, że oni naprawdę nie wiedzą co robić i naprawdę mm -hmm. trzeba im powiedzieć, właśnie na przykład proszę się zgłosić tu i tu. Tak, no jeżeli ktoś jest ofiarą mm -hmm. przemocy i dokładnie, ta osoba widzi, że jej życie jest zagrożone, to wtedy mówi, powinna pani. Tak, i wtedy terapeuta po... mówi ci jak żyć. Ale no to są, no to są naprawdę specyficzne, specyficzne przypadki. No tak, a to co mówisz ma sens, zdecydowanie. Czyli jeżeli ktoś mówi mi, proszę, jest tak i tak, i ja przychodzę do domu i mówię, tak nie, tak nie jest. To hmm. wtedy mogę, ale myślisz, że można też porozmawiać teraz z tym terapeutą, powiedzieć mu, że zastanawia mnie to, że pani powiedziała coś takiego no wręcz w trzeba. Wręcz I trzeba. można jeszcze naprawić te relacje, uh -huh. że to nie jest koniec tej, tej terapii. Uh -huh. nie, no, jest to dla mnie bardzo ciekawe, ale też chcę wrócić do tego, co powiedziałaś wcześniej, że to jest oczywiście inwestycja pieniędzy i że nie będziemy na pogaduchy z końką wydawać 100 zł. Na godzinę. Co to, to na godzinę to jest chyba taka standardowa stawka za terapię, powiedziałabym, tak? Bo, uh -huh. Że to jest tak mniej więcej tyle to kosztuje. To nie jest mało. Jeżeli widzimy się z kimś co tydzień, to jest 400 zł lub 500 zł w miesiącu, to jest duża kwota przeznaczona tylko i wyłącznie dla nas, albo może właśnie to właśnie w siebie powinniśmy inwestować. To już jest osobny, wiesz, osobny dylemat. Czy, czy nie uważasz, że to jest jeszcze w obecnych czasach taka taki luksus? że na terapię mogą sobie pozwolić tylko osoby właśnie zamożne? Na terapię... E, taką niepubliczną, tak. To znaczy, no... no, no bo takie, to, są, takie są fakty, Natomiast no. oczywiście są też różne nieodpłatne metody pozyskiwania pomocy psychologicznej. Są różne placówki, które mają podpisane umowy z nfz mhm. i wtedy przyjmują nieodpłatnie. Można y, zgłosić się na przykład do ośrodka interwencji kryzysowej, jeżeli przechodzimy jakiś rzeczywiście ostry kryzys, nie wiem, mamy myśli samobójcze, rozwodzimy się, y, y, zostaliśmy wyrzuceni z domu cokolwiek, wtedy taki ośrodek również udzieli nam pomocy nieodpłatnie. Y, są też ośrodki oferujące pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, centra odwykowe. Tam też można szukać nieodpłatnej pomocy. Wreszcie kryzysowy telefon zaufania 116-123. Tam też e, dyżurują osoby, które udzielają nam nieodpłatnej pomocy psychologicznej. Problem polega wyłącznie na tym, jeżeli chodzi o terapię na NZ, że zazwyczaj czeka się na nie po prostu dłużej długo. i za długo. Ale jeżeli na przykład y, są też terapie y, jakby niepubliczne. Na które też czeka się bardzo długo, bo, bo po prostu specjaliści są tak oblegani i rozchwytywani, że, że nie mają wolnych terminów przez kilka kolejnych miesięcy. To... Ale czy jeżeli jest to placówka, tak jak powiedziałeś, na NFZ i mamy za darmo taką terapię, czy to oznacza, że ona będzie gorsza? Powinniśmy się obawiać, że ten profesjonalista będzie jakiejś niższej klasy? Czy ufamy, że jest to ten sam. Poziom, bo wiesz, to jednak myślisz sobie, okej, okay, to mam z darmo, a tutaj płacę dużo kasy, więc któraś musi być lepsza. Na pewno, przynajmniej tak mi się wydaje, nie, nie mam co do tego wiedzy jakiejś twardej, natomiast zakładam, że y, na pewno dłużej będzie trwała terapia, za którą zapłacimy. Mhm bo jako, że y, terapia w ośrodkach publicznych y, prawdopodobnie ma do obsłużenia dużo więcej klientów, a to jakoś tam ten czas jest pewnie reglamentowany i zakładam, że, że taka terapia nie będzie trwała latami, tylko do momentu ustania m, jakby kryzysu, tak, jakiegoś tam wyprowadzenia na prostą. W momencie, kiedy za to płacimy, możemy chodzić na terapię tyle, ile chcemy nawet do końca życia, tak? Oczywiście, jeżeli terapeuta y, sam nie ma dylematów moralnych z tego, z tego powodu, że wyciąga od kogoś kasę, a powiem, może ten ktoś już go wcale nie Potrzebuję. Albo tak jak powiedziałaś nie umrze. Mój życie, mój drodzy, życie. Natomiast jeżeli chodzi o samą jakość usług, to mm, myślę, że nie ma co się, y, co się obawiać tego, że, że będzie ona niższa. Ja jakoś tak mam po prostu dużą wiarę w to, że ten zawód wybierają. Y, osoby, które chcą pomagać. Osoby, które chcą pomagać. Tak. I czy robią to za pieniądze z, z kieszeni klienta czy za pieniądze, które idą z, z nfz u to chyba nie robi im różnicy. A terapie grupowe dla kogo są? Terapie grupowe są najczęściej dla ludzi z podobnymi problemami, mhm. czyli dla na przykład ludzi, którzy wywodzą się z rodzin alkoholowych, albo sami są uzależnieni. To są również bardzo skuteczne formy pomocy, chociaż oczywiście z, z oczywistych względów inne niż, niż terapia indywidualna. Natomiast mają też wartość, której terapia indywidualna mhm. nie ma, jaką jest konfrontowanie swoich doświadczeń z, z innymi, tak? Jak poszukiwanie jakiejś wspólnoty. E, to są też ważne rzeczy. I e, jakby nie wiem, czy mogłabym powiedzieć, która z tych terapii jest lepsza. Każda mhm. jest inna i. E, Najlepiej łączyć. Mm -hmm. Ale też warto spróbować po prostu, tak, tej, tak. tej, bo też myślę, nie każdy tak się otworzy przy obcych mm. ludziach, a w drugą stronę jedna osoba woli się podzielić przy innych, którzy są w tej mm -hmm. samej sytuacji, aniżeli jeden na jeden z kimś przecież go ocenia. Ale boimy. tak wydaje mi się, że w ogóle, jeżeli chodzi o terapię grupową, to tam jest jeszcze większy opór przed pójściem niż na terapię indywidualną, że to jednak to już to już są takie no to jakieś będzie, stereotypy jak na ten spotkamy? temat. A, właśnie. Chociażby, tak, więc yy, podejrzewam, że dużo trudniej jest się przełamać przed, przed pójściem na terapię grupową. Yy, jeszcze ciągnąc ten temat, yy, funduszy, tak, że nie, nie stać nas na terapię, Złóżmy, że kolejka jest strasznie długa do NFZ, to my chcemy teraz zacząć sobie pomagać. Czy są takie sposoby, no niezwiązane z terapią, z drugim człowiekiem, jakie można wcielać w życie? Jakieś, no, kurczę, to dziwnie brzmi, domowe sposoby, ale jakieś takie codzienne sprawy, które mogą nam pomóc w pracy nad sobą? Mm -hmm. e, są. To znaczy są różne e, podręczniki, które są e, kierowane bezpośrednio do e, osób potrzebujących pomocy. E, na przykład taką książką jest Umysł ponad nastrojem który jakby pomaga zapanować nad, nad, nad naszymi nastrojami, które wpływają na, na nasze życie. Taką formą jest na przykład, pod, ta, taką książką jest na przykład podręcznik do CBT, czyli yy, terapii kognitywno-behawioralnej. Podręcznik dla, dla klienta, który zawiera całą masę ćwiczeń, różnych zadań, które wykonujemy po to, żeby lepiej się sobie przyjrzeć, żeby nauczyć się właśnie kontrolować swoje emocje, wyrażać je w odpowiedni sposób, żeby nauczyć się odpowiedniego dialogu z naszym partnerem. Takich metod jest, jest, jest dużo. Natomiast to, jakby wracamy do tego problemu, o którym mówiłam na początku, tak? Czy, czy chcemy zrozumieć siebie i, i chcemy dotrzeć do, do przyczyn, czy chcemy tylko y, otrzymać narzędzia, które nam pomogą teraz sobie lepiej radzić? Ale tak naprawdę problem gdzieś tam zostanie, a zlikwidujemy objaw, tak? No, ale Więc... myślę, że na to pytanie musi odpowiedzieć sobie już każdy tak. sam. I myślę, że każdy z nas tak naprawdę wie, o co chodzi. Tylko wbrew pozorom, to też znowu rozpoczynam kolejne wątek, chociaż już się yy, zbierałam ku końcowi. Natomiast. Yy, to jest to, że my też myślę, że trochę boimy się właśnie tak rozmawiać ze sobą, boimy się zostać sami ze swoimi myślami, lubimy je zagłuszać, mm -hmm. a no, nikt nam nie doradzi tak, jak my doradzimy sobie, i też terapia na tym polega, żeby słuchać właśnie siebie, żeby że rozmawiamy za pośrednictwem terapeuty, po raz pierwszy czasem od lat ze sobą samą. Sami ze sobą, tak. Tak. Piękny to jest. To jest przepiękny zawód. Tak. <słuch> Dobra, Małgosiu, um, na koniec zawsze mam szybkie pytania-odpowiedzi z moimi gośćmi, więc mam dla ciebie kilka niezobowiązujących, luźnych pytań. Czy jesteś gotowa? Jestem gotowa. To skoro już um, zaczęłaś polecać książki przed chwilą, to powiedz mi, czy jest taka książka, którą uważasz, że każdy powinien przeczytać? Szwajk. Przepraszam, ale to jest moja ukochana książka. Natomiast, jeżeli ksi chodzi o, o książki e, psychoterapeutyczne, e, umysł ponad nastrojem, myślę, że to każdemu pomoże. Dobra, zapisuję. Oczywiście, tak jak zawsze, na mojej stronie w m, specjalnym postie będą wszystkie linki, także nie musicie się martwić. Pytanie kolejne brzmi: e, czy masz jakąś swoją podróż marzeń? Czy jest jakieś miejsce, które chciałabyś odwiedzić? Buenos Aires. Pięknie, a czemu? Czy zawsze tak było? Czy to jest jakaś nowa twoja yy, zachcianka? Nie, tak tak już od chyba dobrych prawie 20 lat mi się to marzy. Eee, w ogóle z myślą o, o, o odwiedzaniu Buenos Aires nauczyłam się kiedyś hiszpańskiego, więc naprawdę musiałam być mocno zafiksowana na tym punkcie. To się nazywa motywacja. Może to jest kolejny odcinek. Jak spotykałaś się do nauki języków? Chciałabym pojechać do Islandii. Na Islandię, przepraszam. Dobra, dalej, czy, jako że to jest w końcu mój podcast, nie mogłabym mnie zapytać, czy masz swoje popisowe danie? Um, mam. To znaczy, mam danie, które bardzo lubię robić, ale które niekoniecznie smakuje mojemu mężowi, więc yy, ono jest moim ulubionym daniem i lubię je przygotowywać na imprezach. Natomiast mój mąż, który nie znosi mleczka kokosowego, <noise> niestety cierpi w tym momencie. To jest. Yy, Tom Kagaj, ale mm -hmm. w wersji y, sosu do makaronu, a nie zupy. Okej, okay. czyli o ile się nie mylę, to tajskie. Tak. Ja uwielbiam. Ja wszystko uwielbiam z mieszkieków No właśnie też. Musisz mi kiedyś ugotować, taką prywatę zrobić. Dobrze. W końcu, w końcu nie jesteś moją terapeutką, bo <laughs> <to możemy śmiech> sobie tylko um, Powiedz mi, jakbyś miała obserwować trzy osoby w sieci, to kto to by był? E, Karolina Sobańska. Słuchaj. Jestem wzruszona, ale nie musisz tego mówić, ale <grym> nie no dobra. Znaczy, nie, nie zmuszał do tego, żebym no. cię zaobserwowała w końcu. Ja tam cię, ja tam cię szczypię teraz pod stołem, <grym> Kto jeszcze? Eee, mój mąż i Hania Knopińska, do której mam ogromny sentyment. Oczywiście też podlinkujemy i pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Hanie, tak. I na koniec mam do ciebie pytanie. I nie musisz oczywiście tak bardzo transparentnie nam tutaj zdradzać, ale czy masz jakieś marzenie no masz zawodowe? Jest jakieś coś w świecie zawodowym, co chciałabyś osiągnąć, zrobić? Może być zupełnie idealistycznie. Rozmażmy się. Mhm. Ojej. E, chciałabym na pewno napisać kiedyś książkę, a... chciałabym e, opracować własny nord terapeutyczny. To znaczy, ja w zasadzie, w zasadzie realizuję to marzenie, ponieważ pracuję w, nur w nurcie integratywnym, który mm -hmm. jakby pozostawia pewną dowolność e, terapeutom, więc e, można powiedzieć, że już pracuję w swoim nurcie, ale, ale chciałabym, żeby on zyskał silniejsze podstawy teoretyczne, które byłabym w stanie jakoś zdefiniować i, i, i spisać. A, a takim e, marzeniem, myślę, realnym w miarę, to znaczy nie, nie, nie takim mm, oderwanym od rzeczywistości jest. E, to, że chciałabym e, prowadzić wykłady. Co się pewnie nie wydarzy, bo nie jestem psychologiem z wykształcenia, ale, ale bardzo bym chciała. To się wydarzy, nie możesz tak mówić. <laughs> na koniec powiedz e, nam, gdzie można Cię znaleźć i gdzie się można z Tobą skontaktować. Mm -hmm. e, można się ze mną skontaktować przez numer telefonu, który pewnie podasz na dole. Można się ze mną skontaktować przez moją stronę na Facebooku, i można mnie znaleźć w łodzi na ulicy Jaracza, e, gdzie przyjmuję te wszystkie szczegóły będą u dołu i ja na koniec chciałabym powiedzieć tak też podsumowując to, co powiedziałaś w ostatnich kilku pytaniach, że życzę ci realizacji tych wszystkich planów zawodowych, bo ja Dziękuję. uważam, że one wszystkie są realne i one nie są wcale takie oderwane od rzeczywistości i uważam, że jesteś najlepszą osobą, która może wcielić je w życie i żeby to było zwieńczone lub rozpoczęte, bo kogo tam schematy interesują, podróżą do Buenos Aires, którą na pewno odbędziesz. Dziękuję ci bardzo Karolina, no, twoja wiara we mnie dodaje mi skrzydeł. Ona jest Naprawdę tutaj, i jest w stu procentach. Wiem, widzę, widzę ją w tych oczach. <laughs> Powinnyśmy mieć tutaj kamerę. Tak. Um, ja Tobie dziękuję za wspaniałą rozmowę. Ja Dziękujemy Ci za wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Papa. Pa. Pa, pa. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Na koniec chciałabym tylko dodać, że na co dzień Małgosia pracuje w łodzi, ale jak najbardziej, jeżeli bylibyście zainteresowani terapią, psychoterapią. Teraz już wiem, jak to się mówi. Zdalną jesteście z innego miasta, nie macie możliwości dojazdu do Łodzi, jest to oczywiście logiczne. To możemy, możecie umówić się z Małgosią, na przykład na Skypie. Także to w ramach takiego dopowiedzenia. Jak zawsze przypominam, że moich podcastów możecie posłuchać na moim kanale na YouTube, youtube.com Karolina Sobańska. Na iTunesie oraz na Spotify. I teraz mam do Was małą prośbę: jeżeli słuchacie mnie na iTunesie i macie chwilę, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie tam ocenę, oczywiście najlepiej piątkę, i zostawicie kilka słów um, w formie recenzji. To mi bardzo pomaga, dzięki temu też podcast jest promowany, a ja wychodzę z założenia, że jeżeli podoba się Wam, to jest nadzieja i szansa, że spodoba się szerszemu gronu. Jeśli chodzi o Spotify, to tam możecie zaobserwować podcast. Podcast. Na mojej stronie karolinasobańska.com znajdziecie post, który jest poświęcony dzisiejszej rozmowie, i tam znajdziecie wszelkiego rodzaju linki, odnośniki i również namiary na Małgosie. Przypominam też, że założyłam konto na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, gdzie z lepszym lub gorszym skutkiem, bo czasami niestety zapominam, ale staram się wrzucać Wam na bieżąco informacje o tym, kto będzie moim gościem o czym będzie dany odcinek, także tam znajdziecie informacje i zdjęcia, powiedzmy, za kulis. Przypominam, że ta seria podcastów okazuje się raz na dwa tygodnie w poniedziałki o godzinie 16. Jeszcze raz dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście dzisiejszego odcinka i do usłyszenia już niedługo. Pa, pa!